Narysować kąt 60 stopni w położeniu standardowym oraz okrąg jednostkowy. Wykorzystując poniższy trójkąt, znaleźć współrzędne xy punktu przecięcia ramienia końcowego kąta z okręgiem jednostkowym. Sprawdzić, że współrzędna x jest równa kosinusowi 60 stopni, a współrzędna y jest równa sinusowi 60 stopni oraz że y przez x jest równe tangensowi 60 stopni. Ojej, wydaje się, że strasznie dużo rzeczy naraz tutaj od nas oczekują, no ale po kolei wszystkie polecenia postaramy się wykonać. Zajmijmy się pierwszym poleceniem: narysować kąt 60 stopni w położeniu standardowym oraz okrąg jednostkowy. Kąt w położeniu standardowym, czyli chcą, żebyśmy narysowali układ współrzędnych. To będzie oś Y, tutaj będzie oś X. No i zacznę od narysowania. Okręgu jednostkowego narysować taki okrąg odręcznie to nie jest wcale prosta sprawa. No powiedzmy, że to jest jakieś przybliżenie okręgu. No ten okrąg tutaj przecina osie x i y w pewnych punktach. Możemy napisać, jakie są ich współrzędne. W jednym z poprzednich filmów to robiłem. Tutaj mamy punkt 1-0, tutaj mamy punkt 01, tutaj jest punkt minus 0. No a tutaj mamy punkt 0 minus 1. No a teraz co to jest kąt w położeniu standardowym? W położeniu standardowym, tak jak mówiłem w jednym z poprzednich filmów, kąty w układzie współrzędnych mierzymy od dodatniej półprostej w kierunku X, w kierunku osi X. I teraz dodatni kierunek kąta to znaczy taki, że mierzymy kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Czyli ramię naszego kąta będzie wyglądało tak. To będzie ramię naszego kąta i to jest dodatni kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. No i ten kąt 60 stopni, czyli mniej więcej 2 trzecie kąta prostego. No dobrze, tak przynajmniej próbowałem narysować. No i narysowaliśmy kąt w położeniu standardowym, czyli w ten sposób, że ramię początkowe pokrywa się z dodatnią półprostą w kierunku osi X. Ramię końcowe przecina teraz okrąg w pewnym punkcie. No i to, o co tutaj nas pytają w, tym, w tej drugiej części, pytają nas o współrzędne punktu przecięcia ramienia końcowego z okręgiem jednostkowym. To jest dokładnie ten punkt, w którym to ramię końcowe przecina nasz okrąg jednostkowy. I współrzędne tego punktu x i y będziemy chcieli znaleźć. No dobrze, no to jak to zrobić? Każą nam wykorzystać ten trójkąt, który tutaj jest narysowany, w którym mamy podane wszystkie kąty. Tu mamy kąt prosty, tu mamy 60 stopni, 30 stopni i mamy długości wszystkich boków. Zauważmy, że ten kąt, który tutaj jest, 60 stopni, to jest ten sam kąt. Który tutaj narysowaliśmy w układzie współrzędnych. No dobrze, teraz ja dorysuję tutaj w naszym układzie współrzędnych jeszcze trzeci bok temu trójkątowi. No i teraz mam znowu tutaj trójkąt prostokątny, podobny do tego trójkąta, który tutaj jest. Dlaczego on jest podobny? No, dlatego, że tutaj mamy kąt 60 stopni, tutaj mamy kąt prosty, tu mamy kąt prosty. No i ten trzeci kąt również musi być taki sam. Tak, Czyli tutaj mamy kąt 30 stopni. Czyli mamy dwa trójkąty podobne. No i w tym trójkącie znamy wszystkie długości boków. A co wiemy o tym trójkącie? No w tym trójkącie znamy długość przeciwprostokątnej. Skąd znamy tę długość? No znamy ją stąd, że wiemy, że nasz okrąg ma promień równy 1. Długość promienia tego okręgu jest równa 1. No bo to jest definicja okręgu jednostkowego, czyli wiemy, że odległość od środka okręgu, który znajduje się w początku układów współrzędnych, do dowolnego punktu na obwodzie okręgu jest równa 1. No to jest przykład takiego odcinka. To jest jeden z wielu możliwych promieni, czyli promień okręgu jest równy 1, czyli ta przeciwprostokątna w tym trójkącie jest równa 1. No a skoro to wiemy, i wiemy, że ten trójkąt, jak już powiedziałem, jest podobny do tego trójkąta, to będziemy mogli obliczyć długości jego pozostałych boków, korzystając z tego, że stosunki odpowiednich boków w trójkątach podobnych są sobie równe. No dobrze, a jak się mają długości tych boków tego trójkąta do służonych x i y? Po pierwsze zauważmy, że ten odcinek, który teraz tutaj na zielono pokoloruję, to jest przyprostokątna w tym trójkącie. I że długość tej przyprostokątnej to jest po prostu x, dlatego że ta współrzędna tutaj to jest po prostu różna x tego punktu, który nas interesuje. Ja może tutaj to przemaluję na, na zielono, żeby wiedzieć, że współrzędna x tego punktu to jest dokładnie równa długości tego odcinka, tej przyprostokątnej. No i podobnie długość drugiej przyprostokątnej, tutaj moglibyśmy sobie narysować, że ta wysokość to jest po prostu Y. Czyli długość tej drugiej przyprostokątnej to jest po prostu Y. No dobrze, no to teraz spróbujmy obliczyć te długości korzystając z podobieństwa trójkątów. Popatrzmy najpierw na stosunek tych dwóch boków. No stosunek tej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej jest równy 1 druga. Odpowiadająca para boków w tym trójkącie to jest ta przyprostokątna i ta przeciwprostokątna. Czyli stosunek tej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej musi być taki sam w tym trójkącie, jak w tym trójkącie, ponieważ są podobne. No a z tego obliczymy X, no bo X przez 1 to jest X, czyli widzimy, że X jest równe jedna druga. No dobrze, tak samo możemy obliczyć y. Teraz rozważymy stosunek powiedzmy tej przyprostokątnej, do przeciwprostokątnej. Czyli wiemy, że pierwiastek z trzech podzielony przez 2 to musi być równe stosunkowi długości odpowiadającej pary boków w tym trójkącie. Czyli to będzie ta przyprostokątna do przeciwprostokątnej, czyli to będzie równe Y przez 1, Y przez 1 to jest po prostu y, czyli obliczyliśmy, że Y jest równe pierwiastek z 3 przez 2. A zatem... Współrzędne tego punktu przecięcia będą równe jedna druga oraz pierwiastek z 3 przez 2. Czyli obliczyliśmy te współrzędne, o które nas tutaj pytali, tego punktu przecięcia. No i zostaje jeszcze ostatnia część. Sprawdzić. Mamy sprawdzić, że współrzędna x jest równa kosinusowi 60 stopni, no to sprawdźmy. Co to jest kosinus 60 stopni? Popatrzmy na ten trójkąt. Kosinus 60 stopni to jest stosunek przyprostokątnej przyległej do kąta, która w tym wypadku ma długość x, do przeciwprostokątnej, która ma długość 1. Czyli rzeczywiście x jest równe kosinusowi 60 stopni, no a jeszcze przy okazji obliczyliśmy, że x jest po prostu równe jednej drugiej. No dobrze, jedźmy dalej. Mamy sprawdzić, że współrzędna y jest równa sinusowi 60 stopni. No to obliczmy, co to jest sinus 60 stopni w naszym trójkącie. No to jest stosunek przy prostokątnej przeciwległej, która w tym wypadku, w tym trójkącie ma długość y. Do długości przeciwprostokątnej, która ma długość 1, czyli to jest po prostu y. No i sprawdziliśmy, że, że znowu się zgadza. Tak? Przy okazji obliczyliśmy, że ten sinus 60 stopni jest równy pierwiastek z 3 przez 2. Znaczy tam, co się zgadzało, to się zgadza. No i na koniec jeszcze zobaczymy tangens 60 stopni. Tangens 60 stopni. to jak pamiętamy. Definicję tangensa trójkąta prostokątnego, to jest stosunek przy przeciwległej do przyprostokątnej przyległej. To w tym wypadku przeciwległa prostokątna ma długość Y, przyległa ma długość X. Czyli dokładnie to, o co nas pytali, się potwierdza. No i przy okazji obliczyliśmy, że ten tangens jest równy, no wystarczy podzielić te dwie liczby przez siebie. To jest pierwiastek z 3 przez 2 podzielone przez jedną drugą, czyli razy odwrotność. Czyli to jest po prostu pierwiastek z 3. Tak czy inaczej, to równanie również się zgadza, podobnie jak te pozostałe 2. A zatem rozwiązaliśmy nasze zadanie.